We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z moim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. I na startach, jak mówiłem pod koniec. There she is, above us. She did make it home safely. Oh good, it looks as if she wasn't collared like the other dragons. Pewnie chcieli to zrobić, ale przez to, że się wtrąciliśmy, tam nie zdążyli. A nóż by twojej dupę uratowała, jak właśnie chciałem powiedzieć. Ale smoczek przerwał. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Zagadają. Kurde. Tam co to jeszcze tutaj troszkę ciszy. Kontynuujemy misję z poprzedniego odcinka właśnie ze smoczką. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. Confirm. Listen to how we've done what we came to do. Expelliarmus. Rependo. Kurka. Koleżanko. I wonder how many. At least 10 usually. Usually? There she is again. She's repair room. Found from a distance. No Charlie, bo Jasnik to by się pewnie nie zgodził. Chociaż w sumie on no, ma doświadczenie, jeśli chodzi o smoki, więc. On je może podziwiać i z daleka, i z bliska. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. No, miejmy nadzieję, że nie będzie chciała nas zjeść. Bo to ostatnie chyba, co byśmy chcieli. Wow. Or just raring for a fight. Kurde, szkoda trochę. Ale co robi Garbor w takim miejscu? To jest moje lepsze pytanie. Widziałem, że to jest smok, więc takie obrażenie nie powinno nawet mnie dziwić. Co to było? Co, będzie skradanie? Skradanie czy unikanie? Elo! Głosowany niech będzie ten unik, naprawdę. Co ty nie powiesz? It's a little too warm, if you ask me. No właśnie, miałem powiedzieć to samo. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past. Get to that opening below. Smoczyca strzela do nas fireballami, a popi na to, że powitanie nie jest ciepłe. She's leaving! Quickly! Brilliant! A to znaczy, że w jakim stopniu to brilliant, Mr. Hamilton. There's the nest. We're almost there.
Why is every bridge here broken? Repairer! Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Biorąc pod uwagę, że smok tu lata, no to jest chyba normalne, że coś jest rozwalone. A zwłaszcza drewniane mosty. Ale od czego z reparu? Ale kurde, wydaje mi się, że chyba przerwałem przez przypadek tekst mojej postaci. Bo to jest taki drobny problem tej gry. W momencie, w którym użyje się właśnie jakiegoś zaklęcia, a postać zaczyna mówić, to ona mówi formułę zaklęcia, ale tego, co chciała powiedzieć, to już nie powie. Ej, spokojnie, my nic nie chcemy. Mosz jajo, jer, uciekaj. Przypadkiem nie połknij. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True, true. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Okej. Ale... Jakby o co Kaman? How could I have been so blind? Poppy, a wprowadzisz mnie może trochę? Chyba nie zamierza. Szkoda. Ale co ona tak nagle jakby... No nie wiem, że zdębiała, no ale... No, widać było, że się przeraziła. Że czegoś nie ogarnęła. To wie. Okej. Okay. Aha, świetnie. Pokażę mi w taki sposób. Czy nie pokażę, nie da mi zlokalizować. Gdzie jesteś, Imeldo? Jasy! Opa, rapapa! Wow, nie sądziłem, że on aż tak daleko będzie! No, jak najbardziej mi to pasuje. Okej, okay. Wreszcie, bynajmniej, może jeszcze nie fabuła, ale bynajmniej poboczniak prowadzi mnie na tę nową część mapy, na tę jeszcze przeze mną, na tę część mapy jeszcze, której nie odkryłem. Okej. Really, it is. O proszę, akurat się jeszcze udało. Jeszcze przypadkiem udało mi się tego wysadzić. No nie wiedziałem, że to jest ten wartownik. Traf strażnika lub strażniczkę. Rent photo. Okej, okay. To nie powinno być. Znaczy, że jest tutaj dwóch strażników. A, dobra, nie. Okej. Okay. Jednak to będzie. Troszkę trudne, bo oczywiście... Strażnicy mają tylko siebie, że strzelają tylko tymi bełtami. No,
bynajmniej strażnicy goblinów, bo gdyby to był jakiś strażnik na przykład od tych, od kłusowników, no to byłoby już o wiele prościej. A to jest? Nie, normalnie to dużo. Jest też zaraz ten nikczemny wróg. Okbert osobliwy. A, i on jest chyba tym wartownikiem, tak? Dobra, nie o to mi chodziło. Ale w sumie... Okej. Kurde, ale to jest głupie. Dlaczego się te... Po uniku ten mój dialog przerywa? Ja pierdzielę, jaki zajebisty widok! Antyczny kompas. Fakt, że ten antyczny mugolski kompas został tu uproszczony, oznacza niestety, że osoba, czyjej on jest własnością, podróżuje prawdopodobnie... Co? Powali. A czemu niestety? To jest tego nie rozumiem. Let's go! Przy okazji ogarniemy te baloniki, jak już wiecie. To była łamigłówka Merlina, ale łamigłówki to robię dla siebie. Znaczy dla siebie, prywatnie. Skończyła chyba pula tych łamigłówek, mam wrażenie. No. O kurde. Pyk, dziękuję. Zobaczmy, co by tu było. O, kwotę do zniszczenia. Dobra, to w sumie tym się może naszym zająć. Bo to powinno pójść błyskawicznie. Okej, jeszcze jedno gdzieś zostało. Gdzie? Revelio. A, tam jest. O, tam ko... Serio? Na górze jest kolejna łamigłówka? Bombarda! These Merlin trials won't get the best of me. Dobra, teraz wiązamy, ale proszę, na górze była kolejna. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ciekawi mnie, czy jest coś za zrobienie wszystkich łamigłówek. To się, no, na pewno jest trofeum za zrobienie tego, ale jestem ciekaw, czy jest na przykład... Rebellion. No i kurde, tu jest... O, starożytna magia, to jest coś, co mnie by na pewno zainteresowało. O, kolejny side quest. O, patrzcie, jak miło. Jak miło poobserwować, jak oni się sami napieprzają między sobą. To niestety... Trochę im te walki nie idą. No właśnie. Dziękuję. Nawet totalnie mi nie zależało na tym, żeby... Faktycznie wybuchu, bo już mam wszystkie wyzwania za pojedynki zrobione, więc nie muszę się martwić pozostałymi. A sobie bijmy się tutaj, czemu nie? Co to było? Czemu on taki... Okej, okay, to jest... Okej, okay, kata to... Ok,
okej, nieważne. Chciałem tak fajnie wysunąć. Hono, hono. W sumie masz. Jedna, druga, piąta i szósta kapustka. Okej, to się nazywa być skasowanym momentalnie. Kurde! Gdzie? A w sumie co się będzie? Nawet sobie łyknę, żeby w końcu zużyć te... eliksir wiganowy, bo go nie wykorzystywałem od wieków, mam wrażenie. No i co my tu mamy? Mapa hen... Serio? Mapa kolejna? No dobra. Incendio Iglesias. Tutaj, takie coś. Dobra, kolejna. The location marked on the map isn't far from here. O, proszę, to akurat mi pasuje, bo będę wiedział przynajmniej gdzie iść. Strzelam przynajmniej. To wiem. Nie, nie zawsze te misje są oznaczone, ale sądząc po tym tekście, no to chyba ta akurat zostanie. Wolnij katak, gdy wypuści atak wybuchowy, tnij pojedynkowiczkę i użyj depulsu, by wepchnąć wroga w obiekt, który ma się zniszczyć. Dobra, ja się tutaj... Serio, lecę na miotra, ty nie chcesz lewiosnąć? Iona Morgan! What? Co to miało być? Ty robisz dla mnie? A ty cier! Proszę, z całej walki wyszło tyle co nic, no. Dobra, tu gdzieś był ten... Elo? No to poszło relatywnie szybko. Dobra, gdzie jest ta... Tutaj. Co jest w środku? Kły poziomu trzeciego. No, niech będzie. Ale autentycznie to jest moje ulubione wykończenie. Znów podnosisz typa i pieprzasz nim o glebę jak szmacianą lalką, no elo. Dobra, tak na przyszłość sobie odblokuję jeszcze ten travel. Ciekawie, czy ja mogę sobie właśnie kogoś przywołać, jakby. Ej, takiego legowiska jeszcze nie widziałem. Jakiego stworzenia to jest legowisko? To jest legowisko... Luna Bali. A, okej, dobra. Stworzenie znane, ale kurde, takiego jeszcze nie widziałem. Chyba, że mi się teraz po prostu wydaje, że nie widziałem, a jednak widziałem. Dobra, 20 prawie minut odcinka, a ja jeszcze nie zrobiłem wszystkiego, co chciałem. Wizyta u kłusowników. Okej, ale to już... No już zostawię. Sądząc po tym, co Nati powiedziała, to już na pewno skończy się questem. To nie wiem, ale na razie zostawię. Tak więc te dwa zostawiamy póki co. I lecimy do Imeldy, bo to był w sumie mój główny cel. I tutaj przylatywałem, a nie... A nie właśnie takie coś. Znaczy, takie coś, Boże. A nie właśnie...
latanie bez celu po prostu po całej mapie. To będę robił w wolnym czasie. Będę miał do tego mnóstwo okazji podczas czyszczenia mapy. O! Czyżby takie pierwsze boisko do Quidditcha? Tak wygląda. O, tu pisz, kurczak. No patrzcie, są normalnie obręcze. Bo, ja tego nie mogę w ogóle... Muszę się zeskanować, chciałem powiedzieć. Już mi sumowa kilka trochę. W tyłu głowy siedzi. Nie mogę tutaj w ogóle kartki zebrać, a dlaczego? Chociaż prosisz, by tutaj kartkę jakąś zostawić. O, tutaj coś mamy. The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. If it isn't the liberator of Horntail, or what? Wiesz, tam coś tam kolego, bo nie usłyszałem, bo przez to, że jak krzyczysz, to nie usłyszałem, czy żeś coś narzekał, czy to weź grozić. Ale naucz się lepiej następnym razem. Ale tylko, o, troll! I'll get that goblin helm back. O, panie troll! No rób dla mnie, co? Patrificus Totalis. Wow, Yasser ma tak potężne to zaklęcia, a mimo tego nie byłem w stanie go zwłaszczytować. A, byłem blisko. To było totalnie mi blisko. No dawaj, bo chcecie skajować. Raz. Dwa. Trzy. No, oczywiście, to jak mówiłem, trolle już pokonałem, więc mam te... osiągnięcie, ten... buff na odporność, na obrażenia od troli, ale... Zawsze warto mieć... kolejnego trolla rozwalonego więcej. Uuu, strój astronomiczny. Proszę, proszę. O kurde, tu akurat obok kolejny troll. Ciekawe. Ale na tego trolla już nie będę się chyba zatrzymywał. Nie teraz. Starożytną magię to będę musiał pozbierać poza nagraniem. Poza oczywiście ostatnim, bo jestem ciekaw, czy jest jakaś cutscenka za zebranie wszystkich tych źródeł. To mi brakuje jeszcze jednego, ale tutaj mamy platformę. Okej, tam jest ostatni balonik. Z tych pięciu tutaj rozstawionych. Tam pod spodem jest kolejny obóz. No, seriously? Dobra, jak już przelatujemy obok, to zobaczmy, co kryje ten stół. Zobaczmy. Może być wąż? Wycelnie. Jak miałbym strzelać, ten powiedział, że to wąż. Już prawie to mam, no. O, proszę, zaczęło przybliżyć. Hydra! Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Mietła. I lecimy do Imeldy. Ale w sumie niewiele mi już chyba zostało tych stołów. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kto wie, ile tego faktycznie jeszcze jest. Kurde, ale odblokowują się kolejne rzeczy, no. Ale zrobienie tutaj wszystkiego na stówkę to jest naprawdę coś zajebistego. O, Baby Kraki, spoko. Na razie niech se są tutaj.
Tutaj. Wiarze. I dream of making a better world. Oh, I'm gonna enjoy it. Dziękuję. You've one less follower, Ranrock. Dwór Kapę. Kurde, ciekawi mnie, co chodzi właśnie z tymi skarbcami. Co takiego znaleźli w tych skarbcach, że ich tak zmieniła moc, które... Znaczy, może nie co znaleźli, bo znaleźli jakąś moc, którą myśleli, że czarodzieje chcą zachować dla siebie. Ale co takiego, Izidora, bo na bank są to skarbce Izidory. Co takiego Izidora ukryła w tych skarbcach? Jakby... Widzieliśmy tylko, że ostatnie, co my wiemy z Izidorą, to jest to eksperymentowanie z tymi... Nie wiem, czy uczuciami to jest dobrze powiedziane, no ale... Na tym, co nam było pokazane ostatnio z Izidorą, to... Babka wyciągnęła po prostu ból ze swojego ojca. No i się pożegnaliśmy w sumie, nie? Tylko była spina z obrońcami, że niby nie powinna tego robić, albo coś tam, albo że to jakaś nowa, niezbadana gałąź magii. Tyle przynajmniej sam kojarzę z tej kascenki. To jeszcze zanim pójdziemy do Imeldy, to załatwimy te balony przy okazji. Bo, hej, why not? Dobra, i... Pyk! Świetnie, co mi tu wypatruje? Żaby. Tfu na żaby! Proszę, ten szkielet jest mi bardzo dobrze znajomy z loadingu. Proszę, czyli znaleźliśmy... The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Dobra, ale czekaj, co to jest za legowisko tutaj? Strasznie duże. Kolejne legowisko żab, czy co? Legowisko kugucharów. Okej, okay, też spoko. Choć samych kugucharów to akurat... Ravenclaw, over here! Trochę już mam. No się ma, Imelda. Co, ścigamy się? Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new fifth year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Powinna być chyba ostatnia w ogóle tego typu akcja. 2:42. Najlepszy czas. This is going well. Okej, było blisko, żebym to ominął. No success there. Co? Jaś! No przecież wyciąłem prosto w obręcz! A, jednak nie, bo sobie oczywiście nie wleciałem, tylko przeleciałem nad tą cholerną obręczą. Now that's more like it! Made it! No to irytujące. Ale muzyka jak zawsze na najwyższym poziomie.
terrifying, if I do say so myself. Lecimy. Jajasy robisz? That wasn't too difficult. Porażka. Serio, mogę tam dołem lecieć? Po co? Skoro wystarczy lecieć prosto po celu. This is going well. I w lewo, czy w prawo. I w lewo. Kurde, nie wiem, czy pobiję ten czas. Jeszcze doleci, będzie doliczało 6 sekund. Nie, już teraz mi się nie uda, ja pierdzielę. Kurde, i co teraz to jeszcze raz będę musiał robić? Wasn't hoping for that. Not to worry. You'll have to do better than that if you want to top my time. This course is all about testing your ability to focus. Each turn requires a decision. Make one, then commit to it. Imelda Reyes, are you giving the competition advice? I wouldn't call it that, no. Just chatter between friends. That's all. Now, care to try again? I'm ready. Muszę, żeby skończyć quest. Thank you, Imelda. Of course. No. Get out there. To chyba jednak nie ten. Nie zrobimy chyba jednak questa głównego. Tej gadaniny. Przecież kto wie, jak to pójdzie w miarę szybko. Jak mi zaliczyło to dwie obręcze, to to zrobił na spokojnie. A to jest zabawne, że ma trasa ma sprawdzać, jak ona powiedziała, koncentrację, a ja mam wybierać ścieżki. Figa, zawsze trasa jest jedna, lecisz od balonika do balonika. Zgarniesz przyspieszenie. Potem zalecisz do obręczy i to jest cała twoja trasa, jaką robisz na każdym polu. Miau. Tam, nie wiem, chyba taki ala Phantom jej, powiedzmy, wyprzedzony został przeze mnie właśnie. Ale kurde, z bomby idzie mi lepiej niż za pierwszym podejściem. No. Pum. Przede wszystkim nie tracę oczywiście czasu na tym, żeby... Czy na tym. Przez to, że nie... przelatuje, żeby nie zalicza obręczy. Ja też staram się trzymać trochę bardziej środka, więc łatwiej jest wyrównywać ten lot. Okej, okay, no myślę, teraz to się na spokojnie uda tę trasę zrobić. Ale za jedną rzecz naprawdę lubię te tory. Robicie poboczniaka, ale jednocześnie sporo odkrywacie sobie mapy. Po prostu latacie dookoła całej praktycznie lokacji, jaka jest tutaj dostępna. Nawet będę musiał sprawdzić, jaką my trasę w ogóle na tej... Nie tyle przelecieliśmy. Wolnić i w górę. I od razu właśnie. Dół. Excellent. Zabrać przyspieszenie. Możemy sobie ominąć. Bierzemy tutaj kolejne bańki. No i proszę, teraz to się na spokojnie uda. Teraz muszę zgarnąć wszystkie przyspieszenia, żeby na pewno zdążyć, ale proszę. 8-sekundowy zapas kontra
chyba 12 sekund w plecy za pierwszym podejściem. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a brim. I've not been able to stop since. Jak pałka rzucił na niego klątwę, bo nie zrozumiałem. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty, but I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser, through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pot me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. Fifth year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. Beginners. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Okay, teraz wracamy do ziomeczka. Tak, wracamy do ziomka, gadamy potem do komnaty mapy. Okej, okay, myślę, że się jeszcze wyrobimy w tym odcinku. Wow, i w praktyce całe to jezioro chyba sobie odkryłem, latając na tej mapie. Na tej miotle. Ja pytole. Co tu jest? Never mind. Zobaczmy, tętniące źródło to jest jedno, to jest grobowiec, czyli wejście do lochu, tu jeszcze może coś być, tu jest drugie, no i póki co to tylko dwa odkryte, ale cała reszta musi tu być poukrywana. Nie wiem, czy tutaj gdzieś nie będzie jednego skarbu. O, albo tu. Tu będzie na bank jakiś skarb, bo to mi pasuje do jednej mapki. Ale mówię, skarby to będę robił poza nagraniem. No bo to jest tylko najczęściej podejdź i zgarnij skarb. To nie ma nic jakiegoś specjalnego. W sensie nie ma jakiejś walki o skarby ani nic. Więc nie ma co tego pokazywać na odcinku. How's my favorite test flyer? Oj, panie, zajebiste upgrada, żeś zrobił. What are we looking for today? Mam tutaj dla ciebie parę rzeczy do sprzedania. Mnie trochę zlamiłem, że nie sprawdziłem w pokoju życzeń, czy nie mam jakichś tych. Czy te legendarne nie są właśnie lepsze od tego, co mamy na sobie teraz. No ale... to się nadrobi. Dobra. Thanks for stopping by. Hope to see you again. No, jest szybciej niż byś chciał. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then. The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble.
But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades. Proved the naysayers wrong. Made all the hard work worth it. Ciekawe, jak to w ogóle wygląda, bo wiadomo, jakby było jakieś ulepszenie do auta, to to wiadomo, wyciągamy jedną część, wkładamy drugą część, tak dalej, tak dalej. Jak wygląda ulepszenie miotły? W sensie, to jest jakieś konkretne zaklęcie, które on nakłada na tę miotłę, czy... Co miał koszul? Dobra, moment. Bo się zaraz zateguję. Nie wiem, jak to ma wyglądać. No dobra. Pogadane, dziękować. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an owl when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Trochę tak. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Jezu, jak ja kocham tego kota. Normalnie jak zaczyna miauczeć, on miauczy raz na ruski rok, ale jak już miałknie, to jest taki słodki normalnie. Nie, tak nie robi. Jezus Maria. Nie, to było złe, to było złe. Sorry kot, nie chciałem cię parodiować. Komnata mapy, pokój. Dobra, już kotek. Dobra, to ja lecę do komnaty mapy. Golden. Serio, czy ja tu nie mogę robić tych uników lepszych? O proszę, nie ma psora. Ciekawe. Welcome back. No hello, hello. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Okay, let me see. How will I gain access to the headmaster? We've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Już? Już jest gotowe? Panie dziecku, jaki żeś pan szybki. Dobra, lecimy. Ale chłop się błyskawicznie uwinął. Myślałem, że to będzie w kolejnym akcie dopiero dostępne. A to jest dostępne. Już! Okay, pogadaj z psorem w jego gabinecie. Dobra, no to mam już pomysł na... Mam już przepis na kolejny materiał. Oh, hello again.
Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special price for you. 7500? Zajebista cena, naprawdę. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. No spoko. No dobra. Ja to mam maksymalnie ulepszona w takim razie. Ile łącznie mi kosztował te upgrade? Chyba 15 tysięcy? Dobra, czyli tak, ja się teraz przeniosłem pod klasę psorka, ale z samym psorem oczywiście dopiero będziemy w kolejnym odcinku rozmawiali. O, to jest właśnie ten szkielet, który tam mijaliśmy na tym wybrzeżu. Z samym psorem dopiero pogadamy w kolejnym materiale. Bo... Kurde, czemu mam szachownicę? Dajcie mi lepsze inne warianty cesarskiej, bo naprawdę jest ulubiony krój różdżki jak na razie, czy uchwyt. W sumie tu mogę pogadać. Dobra, never mind. To okej. W kolejnym materiale gadamy z psorem, bo chyba nie mamy żadnych A nie, czekaj, jeszcze możemy pogadać z naszymi tymi. Wielosokowa intryga? Proszę. Ej, to mi się naprawdę podoba. Użyjemy eliksiru wielosokowego? To by było interesujące. Dobra, wiecie co, może jednak... Nie, może najpierw zróbmy te popłuczniaki dla naszych ziomeczków, no bo... Jak mówiłem kiedyś, te niektóre misje po prostu przepadają w miarę postępów fabularnych, więc myślę, że jednak jeszcze nie będziemy robić fabuły w kolejnym materiale. Spróbujemy zająć się... Najpierw zagadam do Poppy, bo kto wie, może to jest tylko zwykła gadka. To na pewno będzie misja. Ale najpierw zagadamy o Poppy. Zobaczymy, co wyniknie z całej tej rozmowy. Okej, ona jest gdzie? A, chyba tam, gdzie spotkaliśmy tą. Zniosło skrzydło. To dobra, to się przeniosę tutaj, żeby mieć tam bliżej. No i okej. Już bez żadnego przedłużania. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Hogwarts Legacy. Do usłyszenia i do miłego. Cześć!